Panie i Panowie, będziemy Ci znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam śmieje. Dobry dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście, że z takim entuzjazmem reagujecie na myśl o programowaniu. No i tak właśnie ma być. Programowanie jest najważniejsze i my się go tutaj uczymy. No i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co to są zmienne, do czego się je stosuje, no i jak one działają. Więc sobie skoczę na mój pulpicik, a jak jestem na moim pulpiciku, to przypomnę też o tym, że moi drodzy, na stronie edukacjagwarantowana.pl znajdziecie listę mailingową, o tu, 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 tu właśnie, tu. I jeżeli uważacie, że Wasz czas jest cenny i chcielibyście dostawać powiadomienia o nowościach na stronie, o nowych filmach albo jakieś ciekawostki ode mnie, no to możecie tam zostawić maila, w każdej chwili go można się z niego wycofać, i będziecie wtedy otrzymywali od czasu do czasu informacje o mnie. Ode mnie, przepraszam, a nie o mnie, bo co Was obchodzi tam o mnie? Ode mnie informacje. No i teraz moi drodzy, jak zwykle, nawet jeżeli nie chcecie tam zostawić maila, no to może taki mały subik, może mały lajczek, albo udostępnionko w jakichś mediach społecznościowych. No i komentarzyk na dole, oczywiście, pod filmem, żeby zwiększyć zasięgi. No i lecimy już, bo się zagadałem, a wy przecież nie po to przyszliście, więc lecimy. Ła, ale mi pulpit miga. Cicho już tam. O, będzie mi grało tutaj. No, lecimy z programowaniem, więc edytorek mu. I, a hello world. Drukowanie, to co było ostatnio. Uy, spadaj. I nowy pliczek. Dzisiaj sobie pomówimy o zmiennych. Co to są zmienne? Otóż, moi drodzy, zmienne to jest taka szafeczka w pamięci komputera, i ta szafeczka ma swoją nazwę. I w tej szafce mogę przechowywać różne rzeczy. Mogę przechowywać w tej szafce napisy, liczby. No, jeszcze potem będziemy mówić o obiektach, bardziej złożone rzeczy. Dlaczego nazywa się zmienna? Dlatego, że można zmieniać zawartość tej szafeczki. Czyli możemy sobie na przykład zrobić, że szafeczka to się równa 12. No i teraz pamiętacie już naszego printa z poprzedniego odcinka. Print, szafeczka. No i wykonamy. Znaczy, ja wykonam, wy popatrzycie. Ale nie, właśnie, przecież wy też możecie. Odpalcie sobie mu, w razie czego pauza, nie? I próbujecie to, co ja robię. No. Taka, taka pauza, o taka taka, 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 taka. Nie miało tego być. No, i taka pauza, moi drodzy, i wtedy programujecie razem ze mną. Bo to słuchajcie, wiala bierze się ze słuchania słowa, a programowanie bierze się nie tylko ze słuchania. Ale bierze się również z tego, żeby ćwiczyć. No ale dobra, bo coś dzisiaj się rozgaduje. Więc mamy zmienne. No i co? Print szafeczka. Wypisało mi 12, bo w szafeczce jest 12. A teraz sobie metodą kopiego-pasta zaprogramujemy jeszcze tak dwa razy. A tu sobie damy krokodyl. A tu sobie damy na przykład 78.8 i jest, proszę Państwa. I zobaczcie teraz, że szafeczka jako zmienna może zawierać liczbę całkowitą 12. Tam nie ma przecinka, czyli liczba jest całkowita w całości. Może zawierać napis krokodyl, a może zawierać też liczbę zmienno-przecinkową, czyli taką, w której znajduje się przecinek dziesiętny. No, taka ściema troszeczkę z tym przecinkiem, bo programujemy po amerykańsku, a Amerykanie mają nie przecinek, a... Kropkę dziesiętną. No dlatego tu jest 76,8 i o tym pamiętamy, ale na razie tyle. No i co moi drodzy? Teraz taka szafka, taka zmienna, może nam służyć nie tylko do przechowywania, no bo po co ona nam, ma nam na przykład coś przechowywać? Po to, że możemy na przykład coś do tej szafeczki wczytać. O! I teraz wymarzymy to. Zamiast tu zrobić tak. Zrobię sobie szafeczka, równa się input Co nie zadziałało? Coś nie, nie, aha, nie, to kliknąłem, co trzeba, ok, jest. Podaj imię na dole. No i na przykład... I napisało mi dokładnie to samo. Jeszcze raz. I napisało mi to. No, mogę sobie już, wiecie, z poprzednich zajęć, nie, że możemy sobie dać witaj. Przecinek. No, troszkę z odmianą, prawda? Bo powinien być wołacz, a tu mi w mianowniku, prawda? Witało, ale już coraz częściej witamy się w Polsce też mianownikiem, więc myślę, że jakoś, jakoś to ujdzie. O, powinienem tutaj wyżej siedzieć, bo się garbie tutaj strasznie do tej kamery, ale trudno. No to co? Wiemy, że szafeczka może przechowywać jakieś informacje, i Pythonowi szczerze mówiąc wisi to, jakie te informacje tam są. No i też dobrze, żeby się niekoniecznie nazywała szafeczka, no bo jak będziemy mieli pięć takich szafeczek, to będzie szafeczka jeden, szafeczka dwa, szafeczka trzy, to się troszeczkę zagubimy. Żeby ta nazwa tej zmiennej była taka, żeby nam mówiła, co to jest. Czyli skoro tutaj jest to powiedzmy imię, no to nazwiemy ją imię. Działać oczywiście będzie dokładnie tak samo, ale dzięki temu, że ta szafeczka nazywa się teraz imię, no to wiemy, co w niej siedzi. No, nie może być, czy nie powinno, bo czasami w programowaniu zadziała, ale nie powinno tutaj być polskich znaków. Zresztą w ogóle stosuje się nazewnictwo zmiennych angielskie. No bo jesteśmy w czasach globalnej wioski. No, niektórzy zachowują się jak na wiosce, nie? No ale to już inna sprawa. Jesteśmy w czasach globalnej wioski, i w związku z tym yy, możemy spotkać się z programistami z różnego świata, z różnej części świata. No i przydaje się, żeby te nazwy zmiennych też były w języku bardziej takim międzynarodowym, czyli po angielsku, na przykład NAME, tu, Name tu. Ale myślę, że w podstawach programowania to nie jest błędem, jeżeli będziemy nazywać zmienne po polsku. Ważne, żeby one. Nazywały się bez polskich znaków. Nawet jeżeli gdzieś w niektórych momentach to działa, jak się zmienna nazywa z polskimi znakami. Na pewno nie mogą mieć spacji. Nie mogą zaczynać się od cyfry. Potem już mogą być cyfry. Może być na przykład tam name 12. Nie ma problemu, to też zadziała. Ale jakby się zaczynało, na przykład od 78, no to już tutaj nam wywali błąd. Że nie może tak się nazywać, nie może się zatrzymać od cyfry. I teraz, jeżeli ta nasza zmienna to byłoby na przykład nazwa. Yy, nazwa szafy. Albo nie nazwa, nazwa ucznia o imię o, imię ucznia. Imię ucznia. No to spacja też nie może być. Jeżeli to próbujemy wykonać, no to też jest błąd. I co się tutaj robi? No są. Różne szkoły, jak łączyć w sobie nazwy. Jedna to jest taka, że dajemy taką podłogę i mamy łącznik jako podłogę, i ona może być wtedy nie ma problemu, nie może to być minus, no bo yy, myślnik, bo myślnik to jest jednocześnie minus i byłoby imię minus ucznia. Takie coś nie przejdzie. Ale jeżeli mamy tą podłogę właśnie, to jak najbardziej taki wężowy styl łączenia. Ale możemy też taki camel case, czyli na przykład imię ucznia. Nazywa się to camel case dlatego, że to jest taki garb, jak u wielbłąda powstaje. Wielbłąd się zaczyna małą literą, a potem ma garb w środku. Gdybyśmy mieli więcej imię ucznia szkoły, no to będą dwa garby. No teoretycznie mogą być też trzy garby, jakiś taki wielo, wielbłąd kaleka. No ale najczęściej się też nie stosuje tak długich no, tak mówię najczęściej, a są takie przypadki, gdzie zmienna jest na cały ekran. No ale to już nie przesadzajmy w podstawach programowania, więc albo jeden garbik, albo dwa garbiki, albo ten taki podkreśniczek. No i wtedy może być. Ciach wykonuj. I działa. No i to jest oczywiście, ho, wstęp do długiej opowieści o zmiennych, ale dzięki temu możecie już sobie napisać jakiś prosty program, który coś robi. No właśnie, na przykład, Wita kogoś. A teraz możemy coś poprosić, żeby policzył program. Na przykład damy tak. No i co? I napisałem taki programik, no i tak mach sobie patrzymy. No najpierw pyta o imię, super, a potem prosi, podaj liczbę, podaj inną liczbę. No i już wiemy, że stworzył sobie dwie szafeczki, szafeczkę A i szafeczkę B. I że do nich wrzuci te podane przez użytkownika liczby. Potem je doda i w nowej szafeczce C wrzuci sumę tych dwóch liczb. A potem co? Wypisze na ekranie tę sumę dwóch liczb. Trzeba by na pewno no zobaczymy. Podaj imię. Podaj liczbę 1, podaj liczbę 2. Uu. Czyżby Python nie potrafił liczyć? Nie, moi drodzy, o co chodzi? Otóż zmienna, jak mówiłem, ta szafeczka może przechowywać albo napis, albo liczbę, albo jeszcze inne rzeczy. I nie zawsze Python jest w stanie zgadnąć, co tam w tym jest. Jeżeli wpiszemy tutaj ręcznie o a równa się 1, b równa się 2, to sobie wywalimy, uruchomię, wynik równa się 3. Dlatego, że ja tu wpisałem w programie 1 i 2. I w Python sobie zgadł, że mm, to jest nie napis, bo nie ma cudzysłowu. To jest nie napis, bo nie ma cudzysłowu dla b. No to jest to liczba i liczba. Natomiast gdybym tu dał cudzysłów. To wtedy mamy te 12 nieszczęsne. Dlaczego? Dlatego, że już nie ma, nie ma cudzysłowu, tylko, znaczy, już jest cudzysłów, który mówi mu to jest napis. Czy napis może być liczba, liczba w napisie? No może być przecież. Może być kaczka 15, a może być samo 15. Może być samo jeden. I to mu mówi, traktuj to jako napis. A dodawanie napisów. No to co to znaczy, jakbyście nam dziecku powiedzieli, weź, dodaj te dwa napisy. No to przyklei jeden, przyklei drugi, tak? Po prostu sklei je razem, te napisy. Więc tu rozumiemy, że jeżeli jest bez cudzysłowu, to jest liczba. Jeżeli jest cudzysłowem, to jest napis. Jeżeli je skleimy jako napisy, to się skleją po prostu i będzie 1 plus 2, to jest 1, 2. I to dalej nie jest liczba, tylko dwa sklejone napisy. A jeżeli jest bez cudzysłowu, no to jest 1 plus 2 i wtedy już jest faktycznie plus matematyczne. I już jest 3. No ale teraz wróćmy do tego, co było. No może te imię wywalę, bo po co nam to na razie. A, wywalę to tak. Potem Wam wyjaśnię o co chodzi. No to co? No to mamy, jeszcze tu sobie spację lubię robić, bo wtedy mi to jest czytelniej. O! I mamy, podaj liczbę. My tu piszemy liczbę, ale Python o tym nie wie. I on nie wie, co tam może z klawiatury przyjść. A skoro z klawiatury, to nie może zakładać, że to jest liczba. Założy, że to jest liczba, a my mu wpiszemy tam kaczka. No i się wywali, nie? Dlatego dla niego to, że tu napisałem liczba, to dla niego to jest dowolne sobie co wczytaj. Wykonaj, podaj, podaj liczbę. Kaczka, indyk. A, nie zapomniałem to skasować. No i kaczka indyk, dodał, dodał czyli skleił, bo wczytał coś z klawiatury. I to nieważne, czy wczytał sobie kaczka, czy wczytał sobie liczbę 1, to dalej to skleja. No i jak sobie z tym poradzić? Musimy mu powiedzieć, że to, co tu dodaje, to są na pewno liczby. Czyli muszę mu powiedzieć int, tak, int, tak. Czemu int? Dlatego, że int to jest skrót od integer, a integer. To jest po prostu liczba całkowita po angielsku. Tak? Integr pisownia. No i teraz mówimy mu, że to c to się ma składać z sumy dwóch intów. Czy zadziała? Zobaczmy. Podaj liczbę 1, 2, wynik to 3. A co się stanie, jeżeli teraz zrobimy kaczkę? No tym razem... Zgłosił już tu nam błąd. Bo już nie jest w stanie teraz, o, w tej linijce, przerobić kaczka na, na, na liczbę. Tam nie ma cyfr, tam są literki. Nie wie, co z tym zrobić. No i mówi, że to jest błąd. Error, 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 error. Straszne. Więc tu już my musimy pamiętać o tym, żeby podać te dane poprawnie. Na przykład 35. Liczbę na przykład 5, wynik to 40. Czyli poleceniem int, funkcją int, no bo to jest funkcja taka sama jak print, input, zresztą input też jest funkcją, tak? Popatrzcie, używamy już kolejne funkcje języka programowania. Znaliśmy print, dzisiaj mamy input, int. No i dodatkowo zaczęliśmy podstawy zmiennych. No i co, moi drodzy? Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. A jak Wam za mało, to puśćcie sobie następny odcinek. I ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie ciało i dłonę, dłonie w Ojczyzny Obronie. Ty głupi ulonie, jak mawiał kabaret długi. I do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego. Hej, pa.